Cześć Maciek. Cześć Michał. Przedstaw się proszę tym, którzy nas oglądają i słuchają, powiedz, kim jesteś i co robisz. Nazywam się Maciej Aniserowicz i jestem programistą dość nietypowym, ponieważ od jakiegoś czasu nie programuję już zawodowo. Przestałem zarabiać pieniądze z pisania kodu. I teraz najbardziej kręci mnie jakby pomaganie innym programistom w poszukiwaniu takiego pełnego potencjału i pokonywaniu swoich barier. Tak bardzo grunolotnie to brzmi. Coachowo no, zaje tak, zajechało coachem <grym> niestety, ale, ale no, ta, tak to po prostu wygląda. I mm -hmm. myślę, że nawet nieźle mi to wychodzi. Co robisz, żeby pomagać programistom? Jak, jak ta pomoc wygląda? co, może to nawet jest nie tyle pomoc, co raczej wzbudzanie motywacji i dawanie energii do próbowania rzeczy trochę innych niż tylko dziubanie w klawiaturę przez całe życie, bo jak się okazuje, to może prowadzić do takich niespodziewanych nawet dość negatywnych skutków. Robienie tego przez wiele lat bez przerwy. Dobra, to gdzie się udzielasz? Tak, zacznijmy od tego, bo tak na pewno ja pamiętam, że prowadzisz bloga i tak, prowadzisz tak. bloga od dawien, dawna, chyba z 10 lat już. Tak, co? blog zacząłem w 2008 roku i właściwie ja mam także, mi się co jakiś czas rzeczy nudzą, które robię. Tak samo właśnie było z programowaniem, do czego pewnie potem dojdziemy. Więc. Bloga prowadziłem przez jakiś czas i pomyślałem sobie, że warto jest coś innego zacząć robić. Więc zacząłem mm -hmm. występować na konferencjach, prowadzić szkolenia, nagrywam podcast od trzech lat, od niecałego roku prowadzę kanał na YouTubie, gdzieś ponad 100 odcinków takiego vloga e, nagrałem i, i opublikowałem do tego Snapchat od prawie dwóch lat, właściwie wszystko. Wszystkie media, wszystkie tak. media. No i napisałeś książkę, ale to dojdziemy do książki tak. jeszcze. Ym, jesteś. Powiedziałeś programistą, to jakbyś albo przynajmniej byłeś programistą, no w sumie nie wiem jak to definiować. Jestem. Jesteś programistą. Jak ta twoja droga programisty wyglądała od samego początku? No właściwie zacząłem dość późno. Czasami się mówi, że żeby być dobrym programistą trzeba zacząć w podstawówce na jakimś Atari na Spectrum. I faktycznie ja Spectrum swoje pierwsze pamiętam jak miałem 3 lata, ale to właściwie przez kolejne 20 lat to były tylko i wyłącznie gry. Czyli kupowałem CD Action, wkładałem te CD-ROMy, instalowałem i jazda. I jakoś dopiero tak w połowie studiów dotarło do mnie, że warto się może zastanowić, co dalej. Miałem mhm. taki burzliwy, powiedzmy, czas dojrzewania, który bardzo długo trwał, i po prostu któregoś dnia w połowie studiów, między drugim a trzecim rokiem, się obudziłem na strasznym kacu z taką myślą: Kurde, stary, czy ty chociaż umiesz napisać stos? I to dla ludzi, którzy nie są z branży, stos to jest taki, można powiedzieć, taka struktura, taki program, który właściwie nawet student pierwszego roku powinien napisać w ciągu 15 minut. Mhm. No i mi to wtedy zajęło chyba 3 za godziny i tak sobie uświadomiłem tego dnia, że oj, stary, trzeba się zabrać do roboty, bo nie będzie dobrze. Bo nie będzie dobrze. Co studiowałeś? Informatykę na, w Białymstoku na Politechnice. Białym tak. Stoku na Politechnice. Czyli można studiować informatykę na Politechnice Białostockiej, a mimo to się, że tak powiem, um, obijać i nie mieć wielkiego pojęcia o tym, jak się programuje. No to chyba z każdą <laughs> uczelnią tak jest, mi się wydaje. No właśnie, bo to pytanie jest takie ogólnie, czy... czy ale do, do, też dojdziemy do tego, bo mnie to zawsze bardzo zastanawiało, czy studia są potrzebne do tego, żeby być programistą? Potrzebne? Tak. Konieczne? Nie. Okay. Żeby wejść do tej branży, można, no można do niej wejść różnymi drzwiami, różnymi drogami, i ja zawsze studia rekomenduję ludziom, którzy mogą sobie na nie pozwolić, czyli mm -hmm. sobie jeszcze w odpowiednim wieku, mogą faktycznie na te studia dzienne, chodzi mi o studia dzienne, mogą poświęcić te 5 lat, czy tam 3 lata minimalnie, żeby codziennie coś robić. Mm -hmm. Tylko z tym wiąże się pewna pułapka, że można ten czas po prostu koncertowo zmarnować. Tak, tak jak tak. ja to zrobiłem przez połowy, przez, przez właściwie ponad dwa lata. Hulanki, mhm. imprezy i tak dalej. Niekoniecznie tak jest. czerpanie rzeczywiście pełnymi garściami. Albo też z drugiej strony zbyt skupianie się na tym, czego na studiach uczą, czyli mhm. na tych przedmiotach. I moim zdaniem, jak ktoś ma same piątki na studiach, to znaczy, że coś robi nie do końca dobrze i właśnie nie osiąga tego pełnego potencjału, który studia dają. Jasne. No, będziemy ten temat męczyć za chwilę, ale to powiedz, jak, jak dalej? No obudziłeś w sobie tą, nazwijmy to potrzebę, nie powiem jeszcze pasję, ale potrzebę tego, żeby jednak coś bardziej produktywnego robić, i jak to dalej się rozwijało? Tego magicznego dnia, który właściwie do dziś pamiętam, ten ból głowy i to zdziwienie, że kurde, ja tego nie potrafię zrobić tak szybko, jak myślałem. Tego dnia już od komputera nie odszedłem mm -hmm. i właściwie tak siedziałem przy nim przez kolejne 3 lata właściwie. I to była po prostu nauka po naprawdę 10, 14, 17 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu. Dotarło do mnie, że ja dziś w tamtym dniu po prostu jestem do niczego kompletnie. Mm -hmm. No bo jedyne, co umiałem robić, to grać w gry, a to, to trzeba mieć duże zasięgi na YouTube, żeby Każdy z tego wyżyć potrafi, no. nie? Tak, to. Okazało się, że to jest po prostu super programowanie, że ten mój wybór, żeby, znaczy wybór, to nawet nie był wybór świadomy, że pójść na tutaj, tylko, no, jak umiem grać tylko w gry, to co innego mogę robić, no to idę na informatykę. No, no, no. Mhm. I się okazało, że to może być świetne, że to jest pierwsza rzecz w życiu, która mi wychodzi, którą robię dobrze, którą zdobywam jakąś wiedzę i mogę się nią podzielić z innymi, gdzie jakieś sukcesy można odnieść w stosunkowo krótkim czasie, takie po prostu własne nagrody tu jakiś certyfikat, tu jakiś udział w konkursie, jakaś tam nagroda, więc. To spowodowało, że właściwie przez całą drugą połowę studiów to u mnie było, no właściwie programowanie było całym moim życiem, tak można powiedzieć. Skąd się czerpie wiedzę o tym, jak programować? Czy tę wiedzę brałeś ze studiów, czy skąd inąd? No, za moich czasów to nawet na studiach jeszcze nie miałem stałego dostępu do internetu. To mhm. było jednak trochę czasu temu. Nie było Facebooka, na przykład, jeszcze w Polsce przynajmniej. Mhm. Więc wtedy. Huh, a wiesz, że nawet nie pamiętam za bardzo? Były książki na pewno, akurat na uczelni zapisałem się do koła naukowego i to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Po prostu tam byli ludzie, którzy z pasją się uczyli programowania mm -hmm. wzajemnie jakby studenci studentów. Nie polegaliśmy tylko i wyłącznie na programie studiów mm -hmm. i właściwie stąd dawaliśmy sobie zadania, każdy dostawał jakiś temat do przygotowania, do zaprezentowania się i swojej wiedzy w tym temacie. Więc to był internet w dużej mierze, ale również książki. Chociaż Głównie praktyka, po prostu, jakby rozwiązywanie problemów na bieżąco. Czyli też istotna rola tego elementu, żeby jednak robić coś wspólnie z innymi. To tak. Plus, jeżeli chodzi o studia, to właśnie tu moim zdaniem tkwi taki, taka główna ich zaleta nie właśnie sama nauka i wiedza, chociaż to też po części. Tylko możliwości uczestniczenia w studenckich konferencjach, włączenia się w całe to życie studenckie po tej, powiedzmy, jasnej stronie, a nie <laughs> stronie imprezowej. Tam się dzieje bardzo dużo. Można zwiedzić całą Polskę, poznać studentów, ludzi z całej Polski, takich pasjonatów, z którymi wspólnie możemy się tego programowania uczyć. Właśnie jakieś konkursy, certyfikaty, pisanie nawet jakichś wspólnych blogów, branie udziału w jakichś projektach, które są robione przez studentów, którzy. No... Każdy z nich umie niewiele, ale jak się połączą, to się uczą razem po prostu. Wzajemno, I wymieniają się tak, doświadczenia. Dokładnie. Super. Z tego wychodzi super. Wychodzą świetne rzeczy po prostu. Ekstra. Nie będę cię pytał, skąd wiedziałeś, że to, co robisz, jest dobre, bo powiedziałeś coś takiego, że wiedziałeś, że jesteś w tym dobry, ale rozumiem to są to uznanie zewnętrzne, tak, właśnie udział w jakichś konkursach yy, tak, tak, tak. I, i tak dalej to, że zdobywałeś nagrody. Yy, ale zapytam cię o, o, o samego bloga, bo. Zacząłeś blogować w 2007, 2008, 2008. 2008 rok. Prowadziłeś bloga programistycznego de facto, tak. do dzisiaj prowadzisz, devstyle.pl. Skąd ta decyzja, żeby zacząć blogować? Bo to nie jest typowa droga programisty, że otwiera bloga. Niestety nie jest. Zachęcam wszystkich. Udało mi się już ponad 1000 osób zachęcić do tego, żeby blogi pozakładały i mhm. nikt nie żałuje. Najwyżej ktoś tego bloga zamknął. U mnie motywacja do, do otworzenia bloga była nie do końca taka, jak bym chciał, ale każda jest dobra na, tym, na, na pewnym poziomie abstrakcji. U mnie wynikło to z tego, że. Po zakończeniu studiów zostałem nagrodzony przez firmę Microsoft takim bardzo prestiżowym tytułem Most Valuable Professional MVP. Mm -hmm. No i to jest tytuł tak bardzo prestiżowy, że mało kto o nim aż słyszał, ale środowisko ogólnie wokół tego tytułu zgromadzone przyjęło i moją i moich kolegów kandydaturę bardzo negatywnie. Czyli co mm -hmm. ci gówniarze tu robią? Kto ich tu zaprosił w ogóle? Jak to możliwe, że kto to jest? No i wtedy się zastanawiałem przez długi czas, jak ja mam udowodnić, kto to jest tak naprawdę. I potrzeba założenia bloga wynikła właśnie stąd, że ja to w takim razie ja wam pokażę, kto to jest. No i założyłem blog i właściwie wtedy poszło już z górki, bo wtedy blogów takich technicznych było bardzo mało bardzo w mało mhm. I wystarczyło po prostu naprawdę robić cokolwiek w tym temacie i się, i się było zauważonym. Mhm. Ekstra. Czyli tak, był sobie blog, byłeś po studiach, no i nadchodzi ten moment pierwszej pracy. Co robiłeś, jakie projekty robiłeś, gdzie trafiłeś, jak to wyglądało? Jestem z Białego Stoku, dziś też cały czas mieszkam w Białym Stoku, ale wtedy, jak kończyłem studia, to Białystok był takim miastem, gdzie było ciężko o ciekawą pracę programistyczną. Było mhm. kilka firm na krzyż, właściwie miałem kolegów we wszystkich z nich i każdy z nich trochę narzekał, że nie jest super. Więc decyzja zapadła, jadę do Warszawy i właściwie w Warszawie faktycznie oferty pracy były zupełnie inne i możliwości były inne, jednak ja miałem pecha troszkę, pracowałem i w korporacji i w takiej standardowej małej firmce, która robiła projekty dla jednego dużego klienta. I pracowałem w polskim takim dużym portalu internetowym. Mhm. I właściwie w ciągu roku trzy razy pracy zmieniłem: I się okazało, że to nie jest to, o czym ja tak marzyłem przez tył połowy studiów, i poszedłem na swoje, byłem freelancerem później przez kilka lat. Co było nie tak w pracy takiej etatowej programisty, że, że stwierdziły, że to nie jest dla ciebie? W pierw... Moja pierwsza praca była moją pracą najgorszą. To było ogromne korpo, mhm. i tam po prostu byłem zatrudniony bez potrzeby. Ja przez cztery miesiące nie miałem ani jednego zadania. I może się wydawać, że to jest praca marzeń, ale tak naprawdę przez pierwsze dwa, trzy tygodnie też myślałem, że będzie super. Ile się książek naczytam, ile ja tam blogów napiszę i w ogóle i przeczytam. Ale się okazało, że po miesiącu to ja wstawałem z łóżka, ze łzami w oczach, po prostu jakieś miałem nudności, bóle brzucha, na samą myśl, że ja muszę tam iść. Mhm. I doszło do tego, że jak szef wchodził do pokoju, to ja po prostu ostentacyjnie włączałem film, kładłem nogi na biurko i mówiłem, że ja nie mam co robić. No mhm. i tak to sobie trwało, trwało i po czterech miesiącach się zwolniłem. Masakra, co? No, tak, masakra. Kasa nie była zła. Mogłem robić no, totalnie, zupełnie to, co chcę, a no, najgorsze cztery miesiące mojego życia, tak mogę powiedzieć. Dobra, to to najgorsze doświadczenie, tak. a te pozostałe dwie? Pozostałe dwie. W, w, druga firma była świetna, właściwie to była mała firmka, gdzie mogłem robić też, co chcę, tylko że już. Pod kątem rozwijania się jako programista. I mm -hmm. tam dostawałem ambitne zadania, mimo wtedy jeszcze małego doświadczenia, dowolność dużą, a jednocześnie mentoring. Jeżeli czegoś nie wiedziałem, to zawsze ktoś mi chciał pomóc. Mm -hmm. Tylko tam takie rzeczy organizacyjne, jak na przykład półtorej godziny dojazdu w jedną stronę i obowiązkowa godzinna przerwa w trakcie dnia, to mnie po prostu zabiło. Po pierwszym tygodniu nie wiedziałem, gdzie jestem. <laughs> Więc z tego powodu pracę zmieniłem. Co to, to, to akurat od to historię też w książce opisuję, zrobiłem to bardzo nieodpowiedzialnie, i mm -hmm. to jest taka moja. Troszkę misja, żeby pokazać programistom, że no, takie po prostu odchodzenie sobie z pracy, bo tak, to nie jest dobra droga, bo się okazało, jak poszedłem do właściciela tej firmy, że odchodzę, i myślałem, że okej, odchodzi to na rabo zamiatane. A on do mnie, ale dlaczego? Mówię, no bo słuchaj, półtorej godziny w jedną stronę, to ja tak po prostu nie mogę. Mhm. A on mówi, to może byś przyjeżdżał w innych godzinach, może z tego się zrobi pół godziny, a nie półtorej. I ja myślałem, kurde, nie, nie, nie jest dobrze, że ja muszę już odejść z tej firmy, bo jednocześnie podpisałem już umowę w nowej firmie, więc nie było już odwrotu. I mówię, że no niby tak, ale słuchaj, ta godzinna przerwa w trakcie dnia, to ja tak nie mogę. A on do mnie, a gdybyś tę godzinną, godzinną przerwę robił sobie po pracy, powiedzmy, to co? Mhm. No i się okazało, że wszystko jest tak naprawdę możliwe. Tak, tak, tak. Tylko trzeba to jasno zakomunikować, szczerze, nie bać się tego i do tego zawsze namawiam, Że jak coś się nie podoba, to żeby to powiedzieć po prostu i zobaczyć co się stanie. A nie cichaczem, tak jak ja wtedy. Po prostu idź sobie gdzie indziej bez słowa, bo do dziś mi jest głupie, mimo tego, że minęło 10 lat. No niesamowite. No właśnie, okej. Okay. Etyka pracy to jest oddzielny wątek i myślę, że tutaj u programistów to też jest rzecz, o której będziemy musieli porozmawiać, bo różnie z tym bywa. Ale jeszcze Cię podpytam o tą freelancerkę, bo mówi, że przeszedłeś na swoje. Jak takie pracowanie wyglądało? No, się okazało, że to nie jest taka bajka, jak, jak myślałem. I mm -hmm. same projekty, samo programowanie to było faktycznie najlepsze, coś, co miałem do tej pory w życiu. Bo to ja wybierałem sobie, co robię, z kim robię. Ale jednocześnie musiałem znaleźć klientów, musiałem zadbać o to, żeby ci klienci zapłacili, musiałem kupić sprzęt, kupić oprogramowanie, i się okazało, że ja jestem programistą teraz już tylko w części. Mm -hmm. A tak naprawdę mam wiele innych odpowiedzialności, i wtedy nie byłem na to gotowy. Myślę, że w sumie nadal nie jestem i nigdy chyba nie będę. Po prostu wtedy <laughs> chciałem tylko programować. A tak. Sam na siebie wziąłem odpowiedzialność sprzedawcy, marketingowca, po prostu wszystkiego. No, bo się to wtedy wszystko robi w pojedynkę. Dokładnie. Dokładnie. I to było strasznie trudne, chociaż bardzo pouczające i satysfakcjonujące. Jak szukałeś klientów? Jakich klientów w ogóle wybierałeś? Jak, jak programista, który jest freelancerem, może docierać do takich klientów? W ogóle takie kluczowe, moim zdaniem, jest znalezienie sobie pierwszego klienta przed zrezygnowaniem z pracy. Mhm. I dla, dla mnie wtedy to się wcale nie wydawało oczywiste, ale pomyślałem sobie, a. W sumie, jak nie znajdę klienta teraz, to jak go znajdę, jak się zwolnię? No przecież mam dokładnie te same możliwości, tylko że będę miał więcej czasu, a tak naprawdę tego czasu za dużo nie trzeba. I są różne portale, w sumie nawet teraz to nie wiem do końca, jak te portale się nazywają. Wtedy były różne portale, gdzie można było znaleźć klientów, mhm. ale to w Polsce na tych portalach ludzie bardzo młodzi tak zaniżają stawki, że z tego ja mu wtedy nawet nie wyżył. Z kolei na portalach zagranicznych konkuruje się też z z programistami po prostu z innych krajów, którzy robią również za dużo niższe stawki. Więc to, co ja mogę poradzić programistom, którzy chcą być freelancerami, to po prostu użyć swojej aktualnej sieci kontaktów, do wszystkich znajomych wysłać informacje. Jestem programistą, jestem wolny, przyjmę projekt. I zobaczyć, co się stanie. Super. Ja wysłałem do wszystkich takiego po prostu mailu, do wszystkich kolegów. Każdy ma, nie trzeba fanpage'a na Facebooku, żeby mieć jakąś sieć znajomych, bo każdy na jakimś Facebooku ma e, po prostu nawet niech będzie to 100 osób znajomych. Tak. To zawsze potem ktoś zna kogoś dalej i u mnie w ten sposób pojawił się pierwszy klient, zanim jeszcze odszedłem z pracy. I to był klient z Polski czy z zagranicy? E, to był klient z Polski, chociaż był Szwedem i okay. po polsku nie mówił. Okej, okay. a pracowałeś w przeważającej mierze dla klientów z Polski czy z zagranicy? Akurat ten klient ze Szwecji to był mój główny klient przez aż dwa i pół roku. Mm -hmm. I właściwie, jak brałem jakieś dodatkowe zlecenia, to powody były dwa. Jeden, że chciałem się oderwać od tego projektu, który robiłem dla tego Szweda i zrobić coś po prostu kompletnie innego. Wtedy, mm -hmm. brałem jakieś malutkie zlecenia dosłownie na tydzień, dwa. Z tego nie było ani kasy dobrej, ani niczego. Właściwie tylko taka satysfakcja, że robi coś, coś innego. Detox. Tak, tak, tak. tak, tak. <laughs> A drugi powód był taki, że i to był też powód, dla którego skończyłem z filanserką, że ten klient po ponad dwóch latach zdecydował, że on przestaje być w porządku, zawija się, nie, nie opłaca moich faktur i wybywa z kraju. Jasne. I tak zostają sobie kilka miesięcy przed ślubem z fakturami na ponad 30 tysięcy nieopłaconymi, z podatkami zapłaconymi z kolei z mojej kieszeni za te faktury. I pomyślałem, że ja w taki sposób nie chcę żyć, że w każdej chwili właściwie mogę spodziewać się Ciosów, lecy, nawet od klienta, którego znam od lat i po prostu któremu mogłem zaufać całkowicie. Zobaczyłem, że jednak biznes to biznes, a nie jakiś, jaka, jakaś zabawa. No dokładnie, dokładnie. Wrócimy do tego wątku. Dobra, Maciek, to jakby zamykając Twoją historię, w pewnym momencie stwierdziłeś, że przestaniesz programować czy pracować w taki sposób, jak pracowałeś. Tak. Kiedy to nastąpiło? Ile to lat temu było? To było ponad półtora roku temu. Mhm. Czy... Sylwester 2015 to był mój ostatni dzień w pracy, uh -huh. więc cały 2016 rok i teraz 2017 już nie jestem etatowym programistą. Uh -huh. Ale jak na początku mówię, że nie wiadomo czy programistą jestem, czy byłem, to ja cały czas się czuję programistą. Kiedyś nawet powiedziano mi, że mam programistyczne DNA i tego się nie wyzwędę. I... Na chwilę obecną uważam po prostu, że już się swoje naprogramowałem, mm -hmm. ale mimo wszystko, no, też żyłka programisty we mnie cały czas jest i cały czas jestem blisko ze światem związanym z IT. Po prostu nie mogę aktualnie pisać kodu zawodowo, ponieważ nie sprawia mi to już absolutnie przyjemności. Tak. wypaliłeś się w tak. pewnym sensie. No dobra, to, to fa fajne, fajne przejście do dalszej części rozmowy. Miałem Cię zapytać o to, jak wygląda taka modelowa mm, ścieżka kariery programisty. E, już nie patrząc na Twoją historię, tylko tak ogólnie, mhm. patrząc na takich młodych ludzi, którzy programistami chcą być albo już są jakimiś juniorami. Co przed nimi? Jak, jak mógłbyś to podzielić na etapy? No takim etapem pierwszym jest ja to nazywam developer wannabe, czyli ktoś, kogoś, u kogo się świeci taka iskierka, że zostanę programistą. To u mm -hmm. mnie był ten pamiętny dzień, kiedy próbowałem napisać ten stos. <laughs> u wielu osób to jest moment wyboru studiów, że oni wiedzą, że to będą robić. Mm -hmm. Ale też u wielu osób nawet po 30, po 40 pojawia się taka... To też o tym możemy więcej porozmawiać, bo to jest ciekawe zjawisko. Pojawia się taki pomysł, będę programistą. Więc tak. to jest ktoś, kto... Wie, czego chce mniej więcej, jeszcze nie wie, dokąd to prowadzi, ale niczego jeszcze nie umie i jakiś krok w tym kierunku chce wykonać. Mm -hmm. Potem jest junior developer, czyli ktoś, kto nauczył się już czegoś mm -hmm. i jest w stanie dać jakąkolwiek wartość komuś i dostać za to pieniądze. Ale jeszcze nie jest taki w pełni nie samodzielny. Rozumiem. Nie jest w pełni samodzielny, wymaga cały czas opieki i to jest etap, to w sumie w Polsce jest to bardzo pomieszane, kiedy, kto jest tam kiedy juniorem, przez ile czasu, to może trwać nawet lata. Mm -hmm. Junior to jest ktoś, kto po prostu pracuje, programuje pod opieką kogoś bardziej Starczymą. doświadczonego. Tak. Tak, tak, Kogoś bardziej doświadczonego. Dobra, to jest pierwszy etap. Drugi etap? Drugi albo, etap to albo jest... Albo trzeci wręcz, bo ten pierwszy to był ten łona Tak, tak, tak. tak. <laughs> jest ten trzeci to jest tak zwany regular albo mid. Mm -hmm. To się różnie określa w w, w, w ofertach pracy. No i to jest osoba, która już może wykonywać sama zadania. Mm -hmm. I to może być ktoś, kto popracował przez rok i już po prostu umie tyle, że robi coś sam, a może być ktoś, kto pracuje od pięciu lat i dopiero na przykład załapał, bo robi coś trudnego albo bo się w ogóle nie przykładał na tym wcześniejszym etapie. Mm -hmm. Mm -hmm. I to właściwie jest tyle. Czyli z, z junior developera, czyli młodszego programisty się staje. Programistą, po prostu programistą. programistą. A dalej, jak ta ścieżka może wyglądać? Dalej, to jest senior developer, czyli starszy programista w Polsku. Mm -hmm. No i to już jest ktoś, kto właśnie może takiego juniorka sobie wziąć pod opiekę. To jest ktoś, kto nie tylko programuje, ale na przykład porozmawia z klientem, kto zrobi analizę wymagań, kto rozpisze, co i jak może wyglądać, i powie innym programistom, co mają robić. Mm -hmm. To już jest ktoś z trochę inną odpowiedzialnością niż samo programowanie. Dobra, dalej. I właśnie to jest ten problem, że to jest. Koniec, jeśli Koniec chodzi. O... Kariery, tak. jeżeli chodzi o takiego programistę po tak. prostu, tak? I to, co jest straszne, to ten etap ja osiągnąłem w wieku 28 lat. Mm -hmm. Więc wtedy, kiedy nie wiem, lekarz, czy prawnik, karierę własną zaczyna dopiero, albo nawet i to nie, bo trzeba porobić jakieś tam aplikacje, stare praktyki. Programista, przynajmniej w Polsce przed 30 właściwie jest. Dinozaurem Dinoza? Czeka, tak. czeka na emeryturę. Czeka na emeryturę. To jest. To mi dało bardzo dużo do myślenia, że ja tam do czegoś dążyłem przez lata, a się okazało, że tych lat było raptem pięć i kurde i koniec mojej drogi. Z czego ten sufit wynika? Bo jeden powód wymieniłeś, że to się nudzi po prostu, ale jakie są inne powody, że w zasadzie stary deweloper to już nie jest dobry deweloper. Nie chcę generalizować, ale tak jakby pójdźmy na razie w tą mm -hmm. ścieżką myślową. No, powiem od razu, że, 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 że z tym też nie zgodzę, że stary nie jest dobry, bo tu wiek sam nie ma większego znaczenia. To okay. ważne jest to, co się robi, po prostu. Mm -hmm. po prostu starych, tak, no, starych wiekiem programistów jest po prostu też w Polsce mało. Mm -hmm. Ale to wynika z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że wielu programistów, tak jak ja w pewnym wieku, mimo tego, że jakiś tam mega stary też nie jestem, po prostu tymi programistami zawiesza tę działalność. O tak, mm -hmm. nie przestaje być, ale zaczynają robić coś innego. I tu można się tym zastanawiać, czy to dlatego, że w Polsce projekty są nużące? Mm -hmm. Moim zdaniem trochę tak. Więc pracując tylko w Polsce, dostaje się projekty, których często <laughs> Zachód nie chce robić, o tak to Mało ambitne, badanie. mówiąc tak, zupełnie proste. Tak. 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 Drugi powód, dlaczego nie ma starych programistów w Polsce jest taki, że gdy ta branża ewoluowała i rodziła się na całym świecie, to my w Polsce mieliśmy inne problemy po prostu. Mm -hmm. To są lata 80., 90., czy może nawet trochę wcześniej, kiedy z tego co wiem, to do Polski nawet nie można było na przykład wwieźć procesorów. Je tam naukowcy przemycali, mając je schowane w obcasach. Mm -hmm. Taką anegdotkę ostatnio słyszałem od programisty 60-letniego, który pamięta te czasy. Mm -hmm. Więc ja jako 30, pięcio teraz latek, czy nawet niecały. E, jestem jednym z tych pierwszych pokoleń, które po prostu dochodzą do pewnych ścian i badamy te ograniczenia w Polsce, jak to wygląda. Uh -huh, Chociaż uh -huh. na świecie tak to wygląda inaczej. Jak przyjeżdża do nas, do Polski programista z zagranicy, 50-60-latek, to on mówi, że czuje się jak w przedszkolu, patrząc na konferencji na średnią wieku. Uh -huh. Więc to w innych krajach wygląda inaczej. W Polsce jest bardzo specyficznie. Okay. Na ile taką blokadą w rozwoju programistów, tych takich, no, którzy dochodzą do tego, powiedzmy, sufitu swojego, jest to, że te technologie tak szybko się zmieniają i że być może to są ludzie, którzy muszą się po prostu. No bo w zawodzie programisty trzeba się nieustannie dostosowywać. Tak. Czy ten cykl życia konkretnego frameworku, czy, czy rozwiązań ogólnie programistycznych, które są stosowane, on jest dosyć krótki. Tak? Tak. No. Masz, masz taką wolę, żeby się. No powiedziałeś, że już zaprzestałeś z programowaniem, nie? tym aktywnym przynajmniej, ale masz ta, miałeś taką wolę, żeby cały czas uczyć się czegoś nowego, czy, czy raczej tkwiłeś w tych technologiach, które, w których uważałeś, że te Twoje umiejętności, kompetencje są mm, najmocniejsze? Oj nie, akurat ja to cały czas byłem taki do przodu, wszystkiego się nauczę i mi się wydaje, że to po części to spowodowało to moje wypalenie, że po prostu że przesadziłem. Więc mm -hmm. ja zawsze wiedziałem wszystko, co się dzieje. <laughs> <Okay>. <laughs> Tylko że też doszedłem do takiej obserwacji. Po iluż tamtych latach, że kurde, to jest ciągle to samo. To jest niby cały coś czas nowego, coś nowego, tak. ale ja to już gdzieś widziałem. Mm -hmm. I właśnie nawet, no po dość, dziesięcioletnia no, kariera, to to nie jest coś, co można powiedzieć, że to jest kariera życia. Mm -hmm. Bo ja teraz mogę przez kolejne 30 lat robić coś innego, ale po 10 latach doszedłem do takiego punktu, gdzie ja czułem, że wszystko już widziałem, i nawet jak zmienię technologię, to to będą ciągle te same problemy na pewnym etapie. Tak. I czytaj już to widziałem, jest to mało interesujące tak. jak w dużym uproszczeniu. Tak? Na przykład wiem, że teraz jak po już ponad po półtora rocznej przerwie bym chciał wrócić, to mniej więcej wiem, co się dzieje cały czas w tej branży, chociaż nie zagłębiam się w szczegóły tych wszystkich nowinek, to wiem, że z odnalezieniem się w projektach bym nie miał żadnego problemu totalnie. Z tego względu. Że inwestowałem bardzo dużo też w takie umiejętności, które są uniwersalne i dość ogólne. Czyli coś, co na przykład w latach 80. zostało zdefiniowane, to ja też to umiałem, a nie tylko te nowości, które po roku umierają. Uh -huh, uh -huh. Więc to jest istotne, żeby skupiać się na umiejętnościach uniwersalnych, ale myślę, że to jest podobnie w każdym zawodzie. Pewnie tak, nie? czyli stawiamy na to, co dano na największe szanse, tak naprawdę. Tak. Dobra, no to mamy takiego dewelopera, który podobnie jak ty stwierdził, że dalej programowanie, Mija się z celem, już tak mówiąc, zupełnie wprost. Um, nie chce tego robić aktywnie. To co? To jaki jest dla niego następny krok? <laughs> no to właśnie jest jeden z powodów, dla których ja tak bardzo namawiam programistów od lat, żeby robili coś oprócz tego. Bo mm -hmm. nie, nikomu tego nie życzę, do, do czego ja dotarłem, ale po prostu, jeżeli się umie tylko i wyłącznie programować, i nagle się okazuje po prostu, że już no ta ostatnia linijka kodu, która we mnie była, ja już ją wypisałem. To, to jest straszne uczucie. Na mhm. szczęście ja, no, można powiedzieć, umiałem w internety. Czyli miałem blog, podcast, konferencje, szkolenia to wszystko, całą tę otoczkę, w którą daje branża IT, bo możliwości mhm. jest bardzo dużo. Ja poszedłem w to. Mhm. I się okazało, że programowanie jest tylko, tak naprawdę, częścią tego, co ja kocham robić w tej, w tej branży. Mhm. I ja się mogę realizować dalej. Jako programista w świecie programistycznym bez programowania codziennego. Jasne, dzielić się wiedzą. Tak. Okej, okay. w przypadku takich korpolutków, którzy gdzieś tam pracują, są mm -hmm. programistami zatrudnionymi na etacie, te następne etapy to jest co zarządzanie innymi ludźmi. Tak, właśnie to jest taki trochę paradoks, że to, to właściwie jest taki naturalny krok. Jak się mm -hmm. jest programistą już tym senior developerem, no to wyżej to już tam niektóre firmy wymyślają kolejne, no właśnie, albo archiwidy, tak, tak. Można albo się dalej rozwijać technicznie, tylko ta ściana już jest, to tam technicznie to można zostać powiedzmy architektem, który też programuje, ale tak naprawdę nie do końca wiadomo, co on ma robić. Mhm. I kolejny krok taki naturalny to jest jakieś zarządzanie i firmy biorą tych najlepszych programistów, robią z nich menedżerów. Tym samym tracą świetnego programistę, a zyskują beznadziejnego menedżera, bo nie jesteśmy w tym temacie kształceni. Mm -hmm. I niektóry, niektóry, niektórzy programiści się odnajdują w tym, czyli są potem świetnymi właśnie tym liderami, prowadzą te zespoły i tak dalej, ale niektórzy się w tym męczą. Na przykład ja miałem taki epizod, że byłem takim tym liderem przez jakiś czas. Mm -hmm. To było fajne doświadczenie, ale po kilku miesiącach powiedziałem, że nie, no ja chcę jednak wrócić do kodu. I wróciłem do tego kodu i było nadal super przez jakiś czas. Ale wiele osób ma to jako, przedstawione jako jedyną ścieżkę rozwoju, uh -huh. no i po prostu trzeba w to iść. I wtedy zaczyna być już średnio ciekawie, jak zaczyna się robić rzeczy, których tak niekoniecznie chce się robić. Tak, serce już nie po tej stronie, tak. nie? No właśnie. A dobra, nie będziemy tutaj ciągnąć dalej, bo to różne scenariusze rzeczywiście mogą być, ale to tak jak powiedziałeś, że z mojego doświadczenia też tak wynika, że albo ktoś chce być tym zarządzającym, tym team liderem, czy nawet Gdzieś poziom wyżej. No, albo ta przyszłość wygląda nieciekawie, tak? No, bo skoro nie ma już serca do kodowania, na przykład wszyscy wymagają na zewnątrz, żeby robił coś innego, mhm. a tutaj po prostu brutalne zderzenie z rzeczywistością. Nigdy nie chciałem tego robić, nigdy nie chciałem zarządzać ludźmi. czy znaczy, tam, powiedzmy, zespołem, typu, że tam trzy osoby pode mną czy cztery, a w zasadzie traktujemy się równorzędnie, bo wszyscy kodujemy, to tak, tak? ale już takie odklejenie się od kodowania to. Słaba sprawa. Czyli jeśli może taki być. team leader jeszcze może, sobie, na przykład przez, jak byłem team leaderem, to przez połowę czasu programowałem. To jeszcze tak. było dla mnie akceptowalne. Tak. A pozostały czas to było właśnie dla zespołu, dla tych wyższych powiedzmy stanowisk, tam jakieś raportowanie i tak dalej. Pół na pół to jeszcze nie było źle. Mhm. Ale często to jest niewystarczające po prostu. Tak. I trzeba iść jeszcze dalej, a tego się nie umie, a nie każda firma jakby inwestuje w rozwój programistów w tym kierunku, nawet tych, których no wciska jakby w te nowe role. Jasne. Można też zawsze jeszcze założyć własny biznes, własną firmę programistyczną, jakiś tak, software house. Ale, no, ale to, jest... to jeszcze więcej zarządzania. Tak, to jest <laughs> freelancing, który miałem ja razy sto. Jeszcze, je, jeszcze gorzej. Dokładnie tak. I wcale też nie być blisko kodu w takiej sytuacji, bo no to zdecydowanie. Bo się pewnie nie opłaca po prostu, tak? tak? Dobra, to przejdźmy do tego, co się opłaca, czyli <laughs> przejdźmy do pieniędzy, bo to jest temat, który jest strasznie gorący w tej chwili, czyli zarobki programistów. Ile tak naprawdę programiści zarabiają? Na poszczególnych Powiedzmy, szczeblach tego rozwoju. No to jest temat faktycznie gorący. Naprawdę jest taka, że nie ma jednej odpowiedzi, bo dużo bardzo zależy od technologii, od, od bardzo dużo zależy od miasta, mm -hmm. dużo zależy od tego, ile jesteśmy w stanie siebie sprzedać, powiedzmy. Na przykład tak. Ja miałem zawsze zasadę i jej się trzymałem po prostu kurczowo, że żadnych nadgodzin nigdy w ogóle. Ja przez 10 lat kariery miałem 5 razy nadgodziny, mhm. co w świecie programistycznym jest bardzo niespotykane. Mhm. Tylko jak mówię mówiłem nawet na rozmowie kwalifikacyjnej, dla mnie to jest ważniejsze niż jakieś podwyżki. Jasne. Więc można wycisnąć z samej kwoty naprawdę dużo, ale to się wiąże z tym, że trzeba pracować w Warszawie na tym osławionym mordorze powiedzmy w jakimś banku albo w jakiejś innej instytucji finansowej. Mhm. No, pracować w godzinach, jakie ktoś tam narzuca, rąbać te nadgodziny często, także weekendami. Więc to nie jest tak, że kto Daje coś za darmo. Jasne. Rząd wielkości, junior deweloper, przyjeżdżający do Warszawy i szukający pracy, na jakie wynagrodzenie może liczyć. I strzelaj. ciężko tak jest. Znaczy strzelaj. ja znam konkretne. Na przykład w białym Stoku wiem, że to by było około 2000. Uh -huh. W Warszawie znam osoby, które są na stanowisku junior dewelopera, zarabiają też 2000. Uh -huh. Ale znam też osoby, które dopiero to skończyły studia, a zarabiają już powiedzmy 13 czy 15. Więc ten Nic rozrzut jest po prostu przeogromny. No i wiadomo, że te wszystkie portale i tak dalej, te wiadomości skupiają się na, na tych najwyższych zarobkach. Ale gdyby tak to uśrednić, to by się okazało, że totalnie jednostki, i to naprawdę wybitne jednostki, zarabiają takie kwoty jak te 15 tysięcy osławione. To trzeba być naprawdę super dobrym. Od czego zależy wejście na ten poziom super dobry? Wtedy się już nie jest tylko programistą. Okay. To jest kluczowe. Mm -hmm. Że samym programowaniem no, dobija się do jakiejś tam granicy, no i co znów w zależności od projektu, od miasta, ta granica będzie różna. Ale takie dobre zarobki dla programisty to jest tak 6-8 tysięcy, więc to nie jest te kilkanaście, o których się mówi. Mm -hmm. 6-8 tysięcy. Ja, ja sam przez ogromną większość swojej kariery na, ty, na tym poziomie zarabiałem. Jasne. Kto może zostać programistą? Um, akurat jak. Robiłeś wywiad z Davidem Allenem, on mm -hmm. powiedział świetną rzecz, chyba że to nawet ty powiedziałeś, że getting things done is for anyone, but not everyone. To on I to powiedział. to jest takie jak programowanie. Programowanie tak? jest dla, dla wszystkich, ale nie dla każdego, mm -hmm. a raczej dla kogokolwiek, ale nie dla każdego. Mm -hmm. Jakieś specjalne predyspozycje nie są potrzebne, bo to nie jest tak, że programista uwielbia siedzieć skulony przez te 12 godzin przy komputerze, no bo też nie, bo mnie też kolana bolały, plecy bolały, to nie ma w tym nic przyjemnego. <śledziany> Albo że programista musi, no nie wiem właściwie co, musi nie umieć rozmawiać z ludźmi, no bo to, to też nie jest tak. Więc po prostu trzeba się uczyć. I to nie jest jakiś rocket science, szczególnie na podstawowym poziomie. I po prostu trzeba dużo nauki, potu, kurde, łez, krwi i, 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 z, i z tego wychodzi później programista. <grytanie> tak to można powiedzieć. <grytanie> Jak zostać w takim razie programistą? No już powiedzieliśmy, że dużo potu, tak. łez, krwi i tak dalej. I to ale... jest bardzo ważne, bo bardzo często teraz w dobie, gdy pojawia się tyle szkół programowania, które mówią, że chodź do nas, my cię nauczymy, ty w ciągu krótkiego czasu zostaniesz programistą. Ja bardzo takie inicjatywy sam wspieram. Moim zdaniem to jest wspaniałe, bo one pozwalają ludziom faktycznie zmienić życie. Mhm. Jak ktoś nienawidzi swojej pracy, to one dają mu możliwość zobaczenia, a może to ci się spodoba. Tylko to nie jest tak, że ktoś przez kilka miesięcy czy tygodni pochodzi na jakieś zajęcia kto i zostanie nauczony. O tak. Tylko to wymaga bardzo dużo właśnie wysiłku. Ostatniego Samodzielnej sta... pracy. Tak, to, mhm. to zawsze. Mhm. Dostałem ostatnio mailem pytanie, którą szkołę programowania polecam, bo nauka we własnym zakresie nie wchodzi u mnie w grę ze względu na lenistwo. No to odpisałem temu człowiekowi w takim razie w ogóle idź gdzie indziej, ponieważ tutaj nie ma czegoś takiego, bo tu. Mhm. No, ja siebie uważam za programistę po dwóch latach naprawdę takiego zapieprzania, za przeproszeniem, po dużo godzin dziennie, codziennie, mm -hmm. co jest po prostu ciężkie. Powiedziałeś, że studia nie są konieczne, mm -hmm. są wskazane, dzienne, tak, jeżeli ktoś może zainwestować swój czas, ale to co w takim razie jest konieczne? Żeby zostać programistą. Konieczna jest nauka programowania, i to niezależnie uh -huh. od tego, którą drogą pójdziemy, nauka programowania we własnym zakresie, uh -huh. no studia też one programowania nie nauczą. One uh -huh. dają bardzo wiele opcji, one pokażą, czym jest. Y jakieś równanie różniczkowe, albo jakieś, powiedzmy, kabelki będzie można porutować, poznać będzie można ludzi bardzo wiele, będzie można poznać algorytmy, rzeczy, których sami się nie nauczymy, bo nawet nie wiemy, że one istnieją. I studia pokazują taki po prostu bardzo szerokie spektrum, taką perspektywę, powiedzmy, oddaloną od samego kodu. Jak dużo rzeczy jeszcze jest naokoło, oprócz samego pisania no, tych linijek, które docelowo będą oprogramowaniem. Ale zawsze musi być nasza praca. Czyli to, to samego programowania uczy się po prostu nocami, wieczorami, dniami, te długie godziny spędzone, kiedy nic nie wychodzi, kiedy cały czas się tylko szuka tych błędów, kiedy aż w końcu coś się uda i wtedy jest wielka satysfakcja. No W taki sposób się te szlify zdobywa i się zostaje programistą. Dobra, dzisiaj załóżmy, że Szafrański ma ideę, chce być programistą, hmm. tak, um, abstrahując od wieku. E, co byś doradził takim ludziom, którzy chcą zacząć? E, bo wiadomo, że trzeba sporo energii wkładać samodzielnie, ale gdzie szukać tej wiedzy? Skąd czerpać? Wiedzę na pewno szukać w internecie. Tak, no to jest właściwie dość oczywiste i banalne, ale bardzo dużą pułapką jest skupianie się na pochłanianiu informacji po prostu mm -hmm. w tonach. Gdzieś widziałem jakiś taki mądry cytat, że learning is the new procrastination. Uh -huh. Czyli nauka tak naprawdę może być wymówką i takim przeciwnikiem działania. Żeby się nauczyć programować, trzeba programować, a nie czytać o programowaniu. Uh -huh. Dlatego ja, i to akurat jest dość niepopularne w internecie, moje zdanie, ale ja uważam, że książki programistyczne nie są pisane dla ludzi, którzy. Są na samym początku drogi. Oni powinni jak najszybciej wypisać te swoje pierwsze linijki kodu, które będą brzydkie, które nie będą działały, ale trzeba po prostu zacząć coś robić. To co? Przewodniki na YouTubie? Przewod... Dowolna droga, która doprowadzi cię do celu. A tylko musisz wiedzieć, gdzie jest ten Twój cel, i tutaj pojawiały się takie dwa kluczowe pytania, które zawsze zadają post... po, początkujący przodem. Mhm. Pierwsze pytanie to jest: jakiego języka użyć? Dokładnie. I tu moja odpowiedź jest taka, że jeżeli nie potrafisz zdecydować, to wyślij mi swoją listę typów, a ja będę tak długo rzucał monetę, że zostanie jeden. Bo to naprawdę <grym> nie ma żadnego znaczenia. Cokolwiek, <grym> bo to jest tak dużo czasu marnowane na myślenie, na czytanie, na porównywanie. Osoba, która wybiera język swój pierwszy, i tak nie rozumie tych porównań, które czyta. Więc <grym> ich wybierze jakikolwiek. Jak się okaże, że jest zły, słaby, się nie podoba, no to po tygodniu czy po miesiącu zmieni drugi. To jest decyzja, którą no, można odwrócić zerowym kosztem. Więc bierzemy dosłownie cokolwiek. I druga sprawa to jest, jaki projekt napisać na początek. Tak. To jest kluczowe, żeby nie pisać sobie jakichś tylko tutoriali, które prowadzą za rączkę, ale żeby mieć jakiś cel, czyli żeby na koniec powstała jakaś aplikacja. No i tu też jest pytanie bardzo często: jaka to ma być aplikacja, co, co to ma być? Mhm. I bardzo często mam kontakt z wieloma ludźmi na, na początku ich kariery. To, tak strasznie dużo energii jest pompowane w wymyślanie jakichś feature'ów, jakichś funkcji, że ja napiszę to i to i to i to będzie tak jak Facebook, ale trochę z aukcjami jak Allegro, po prostu bez sensu, bo i tak ten pierwszy projekt nie będzie działał. Mhm. Więc wybierz sobie aplikację, której używasz na co dzień. Wymyśl sobie, że napiszesz Facebooka, zacznij pisać Facebooka w tym języku programowania, który ci wcześniej pokazała Moneta mhm. I, i tyle. I czy to się uda? No oczywiście, że nie, ale to nie chodzi o to, żeby od razu pierwszy projekt się udał, tylko żeby coś zacząć robić. <kuh> Super. Tak bym poradził. A I skąd brać materiały? Yy, programowanie składa się w dużej mierze z naprawiania błędów. Mm -hmm. Więc możemy sam początek naszej kariery potraktować tak, że błędem numer jeden jest brak Facebooka w moim wykonaniu i mhm. potem rozbić ten błąd na mniejsze. Co musi mieć Facebook? No, musi mieć stronę, na której będę mógł się zalogować. No to szukam w internecie, jak I zrobić jak system zrobić, logowania. Tak, tak. Ładnie. I tak po kolei po prostu się okaże, że może akurat po, po roku takiego dziwania powstanie nowy Facebook. <laughs> Głównie, żeby zdjąć z siebie te decyzje, które są niepotrzebne, czyli jakieś kolorki, po prostu robimy klon całkowity, żeby to wyglądało dokładnie tak samo i robiło dokładnie tak samo. Mhm. Kurczę, kupa roboty napisać takiego Facebooka. Nie? No to nie musi być to Facebook, możemy zacząć od kalkulatora albo od budzika na telefon, cokolwiek. Super, super. No rzeczywiście, no, w teorii to wygląda wszystko bardzo fajnie. Eee, szukanie wiedzy, myślisz, że to jest przede wszystkim... Znaczy coś byś polecił jako źródła wiedzy w ogóle, albo na przykład takie źródła wiedzy, które zbierają, nie wiem, jakąś wiedzę dla programistów. Czy tak po prostu w Google'ów pokryjemy? Po tak bym radził. Przynajmniej na początku po prostu. Z czasem na pewno poznajdujemy jakieś fora, jakieś mm -hmm. portale, gdzie jest to zebrane, ale na samym początku wiesz, jest problem taki, że jak się tam wejdzie, to się tam to nie wyjdzie. To jest jak z Wikipedią. Tak. Dalej, głębiej, 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 wie, wie, więc, więc nie. Po prostu znaleźć się rozwiązanie problemu, którego aktualnie szukamy, mm -hmm. a wszystko to jest interesujące, zapisać sobie gdzieś na boku, że ja do tego kiedyś wrócę. Jeszcze mnie jeden wątek zastanawia w tym wszystkim, czy, czy... Jeżeli chodzi o programowanie, to czy trzeba być pasjonatem programowania i takim gościem, który rzeczywiście ładuje tam całą, wiesz, 90% swojego życia w to, czy można być rzemieślnikiem takim, który mówi, ok, dobra, uczę się o, tam powiedzmy trzy godziny dziennie, później pracuję tam od do i, i koniec, tak? Przychodzę do roboty, wychodzę z roboty mhm. i koniec. Właśnie poruszyłeś ciekawy temat definicji pasjonata. I ja też mhm. bardzo długo taką definicję miałem, że to jest ktoś, kto robi tylko to. A właśnie nie, bo równie dobrze może być, można być pasjonatem przez 8 godzin dziennie i to, mm -hmm. to się nie wyklucza. I ktoś, kto e, no, robi to po godzin dziennie 18, jak ja kiedyś, to nie pasjonat, tylko idiota, niestety, bo to się po prostu, to się nie może dobrze skończyć. I bardzo potrzebni są ludzie, którzy traktują to jako pracę. Chociaż mm -hmm. w świecie IT. Często właśnie jest taki programista pasjonat, jakim ja zresztą sam kiedyś byłem, który uważa, że tylko jak jesteś tam namaszczeni, kurczę, zaakceptowani przez społeczność, ludzie mogą tykać się kodu. No właśnie nie, bo tego kodu jest do napisania jeszcze w dniu dzisiejszym tyle, że to jest praca. Praca dla... jest za mało, znaczy rąk jest za mało do pracy. Praca. No i po mhm. prostu to jest praca. I nie można oczekiwać, chociaż ja kiedyś to robiłem, że każdy będzie potem wracał i zamiast w domu spędzać czas z rodziną, to on siądzie do komputera, będzie się dalej uczył. No teraz jestem przeciwnikiem czegoś takiego. Moim zdaniem czas na jest także w pracy. Jak definiujesz w takim razie różnicę między takim rzemieślnikiem a pasjonatem? To, że rzemieślnik przychodzi i to robi, a pasjonat jeszcze się, tym, się, jeszcze się z tego cieszy. I jara się tym. Tak. I próbuje gdzieś tam pewnie poszerzyć tą, tą tak. swoją wiedzę. tak? I, ten krok, i, zawsze ten krok do przodu. Tak, krok do przodu. No, prawdopodobnie jakaś nauka czy praca w domu to bo to jest wtedy takie hobby, więc tak. od tego się nie ucieknie i bardzo dobrze, no bo coś jednak trzeba robić z swojego życia. Tylko zrozumieć, że to może być także praca. I ja zrozumiałem to stosunkowo niedawno śmiechem żartem, bo ja byłem przekonany, że większość branży IT w Polsce to są właśnie pasjonaci. To są tacy ludzie, którzy robią to cały czas, właśnie ta dziwna definicja pasjonatów. Tak. I zrozumiałem, że tak nie jest. Dopiero jak zacząłem prowadzić szkolenia i zacząłem poznawać ludzi nie na konferencjach, czyli siłą rzeczy miejscach, gdzie pojawiają się sami pasjonaci, nie na jakichś meetupach, no gdzie przychodzą ludzie po pracy, więc to też są pasjonaci, ale zacząłem jeździć po prostu korporacjach, po dużych firmach, gdzie pracują ludzie, po prostu programiści zawodowiom, przyjdzie, zrobić co ma zrobić, zrobi to dobrze, pójdzie do domu. Mhm. I wtedy mi się otworzyły oczy, że tak naprawdę z 90% polskiego IT to są tacy ludzie, i zacząłem im zazdrościć, że. Oni nie są w takim nałogu tego programowania. Nie racie takim, tak. tylko mają no, gdzieś życie ograniczają. Tak. tak, mają życie obok tego. Tak. nie? No, dokładnie. dokładnie. To też Cię zapytam, czy. Odpowiedź znam, ale chciałbym, żeby ludzie usłyszeli. Tak wprost. Czy można się programowania nauczyć raz, a dobrze, i tyle, i uznać, że już się umie, czy, czy raczej należy zapomnieć o tym? Zależy, co jest naszym celem, bo jeżeli pójdziemy do jakiejś wielkiej firmy, która ma projekt rozwijany od 10 lat i będzie rozwijany przez kolejne 10 lat, no to uczymy się tego, co jest potrzebne do rozwijania tego projektu i na kolejne 10 lat mamy robotę. Mm -hmm. Tylko, że mm -hmm. za te 10 lat się okazuje, że jest niewesoło. Mm -hmm. Bo mi się wydaje, że bardzo ważne jest uzmysłowienie sobie, że po prostu sama praca w zawodzie przez 10 lat nie oznacza wcale 10 lat doświadczenia. Tylko na przykład mm -hmm. możemy mieć jeden rok doświadczenia powtórzony 10 razy. Jasne. I bardzo wielu osób niestety tak ma, że budzą się nagle po prostu z ręką w nocniku: że przecież ja tyle czasu pracowałem, byłem programistą, a się okazuje, że ten świat tak poszedł do przodu, że ja nie wiem co się dzieje. Jestem totalnie z tyłu i znam to... się na technologiach, które są przydatne tam w pięciu miejscach, tak, tak? Powiedzmy, nie? A cały świat jest już gdzie indziej. Tak, więc rozwijać jakoś tam się trzeba. No i ja tak wspomniałem, jestem za tym, żeby po prostu. No, firma, żeby praca umożliwiała taki rozwój, mhm. ale jeżeli się tego nie chce robić po godzinach, no to chociaż gdzieś sobie poczytać jakieś newsy zamiast pudelka czy one tu sobie łączyć po prostu nawet w autobusie czy w tramwaju jakiś tam jakiś z wiadomościami programistycznymi, żeby wiedzieć chociaż troszkę, co się dzieje. Jak e, albo inaczej, ile czasu trzeba poświęcić według ciebie średnio? Wiem, że nie ma reguły, ale na to, żeby być dobrym programistą. Ile czasu zależy przez, albo, jak, przez jaki czas? Albo na przykład, no właśnie, ile energii trzeba włożyć w to, na przykład, ile energii musi wkładać te 80% ludzi, którzy, których uznajesz za dobrych mhm. programistów, ile musiało włożyć, żeby dojść do tego etapu, w którym można o nich powiedzieć, że są dobrymi programistami. To może inaczej, znam osoby, które są na tym poziomie junior dewelopera mhm. i można powiedzieć, że mają dobry. W sensie, że dobrze wykonują swoje obowiązki pod pieczą czyjąś. Mm -hmm. no I powiedzmy, to jest pół roku okay. takiej nauki z ich strony, tylko to jest nauka nie jako, że tam sobie poczytam coś godzinę dziennie, no, ale to jest nauka w sensie drugi etat po prostu. Mm -hmm. Więc okay. znam osoby, które. Ale to jest nauka samodzielna, czy to musi być nauka już pod okiem kogoś bardziej doświadczonego przez te pół roku. Y Najlepiej, jeżeli jest pod okiem kogoś. I tu nie chcę znów żadnych szkół reklamować ani nic, więc można poprosić znajomego programistę, żeby po prostu nakreślić jakiś kierunek, jakąś wytyczyć drogę, czego się uczyć, bo Jasne. tego jest tak dużo, że jak osoba totalnie zielona sama wejdzie, to ona po pół roku będzie się. wiedziała tyle samo. tak. tak. Tak, tak. I znam przypadki, kiedy właśnie osoby próbowały na własną rękę, no bo to jest świetna droga, po prostu siadam, uczę się i umiem. Może uh -huh. się wydawać, że to, że, to, że to tak wygląda, ale że po iluś tam miesiącach one są w tym samym miejscu, bo liznęły tego, liznęły tego, liznęły tego, a tak naprawdę nie umieją dalej nic, tylko wiedzą, że coś jest. Uh -huh. Więc warto, żeby ktoś jakąś tam ścieżkę wytyczył, po prostu powiedział konkretnie, czego się nauczyć. Uh -huh. Dobra, załóżmy, że jestem taką osobą, która już trochę liznęła, już ten pół roku czy rok poświęciła, wkładała energię w to. Jak rozpoznać ten moment, kiedy można pójść aplikować do pierwszej pracy? Moim zdaniem, pojawienie się tej myśli w głowie to właśnie jest znak, że już czas. No Okej, okay. bo, bo najważniejsze, żeby żyć ogólnie w zgodzie ze sobą, no jak pojawia się takie, ta, takie pytanie, to oznacza, że jakąś tam gotowość czujemy. Mhm. Naprawdę jest taka, że ta decyzja. Wbrew temu, co się sądzi, co sam sądziłem, jak zaczynałem, ta decyzja nie należy do nas, do programistów. Tak. Tylko to decyzja należy do firmy, która, do której aplikujemy. Jeżeli mhm. ktoś nas przyjmie, to znaczy, że jesteśmy gotowi. Jeżeli nie, nikt nas nie przyjmie, no to wracamy do nauki i próbujemy ponownie za to jeszcze jedna wątpliwość związana z taką rekrutacją, bo Wiem, że ten proces rekrutacji na stanowisko dewelopera potrafi wyglądać bardzo różnie. Są takie firmy, które na przykład przepytują, dają jakieś zadania do rozwiązania i to wcale nie są zadania do rozwiązania paradoksalnie z samego programowania, tak? tylko z jakichś takich łamigłówek z pogranicza, gdzieś tam matematyki czy fizyki. Mhm. I pytanie teraz, czy, czy znowu osoba, która nie ma tych podstaw, czy ona jest w stanie przejść przez takie sito? Albo inaczej, no też na ile często ty się spotykałeś e, przychodząc do pracy z takimi bardziej e, karkołomnymi zadaniami, tak, które gdzieś tam wykraczały mm. poza stricte programowanie. Ja czasami zdarzało mi się rezygnować z rekrutacji, jeżeli ona nie sprawdzała moich umiejętności, których mm -hmm. będę potrzebował w pracy. Jasne. Bo zdarzało mi się, że do, przychodzę na rozmowę i dostaję jakieś durne pytanie, tam ile powiedzmy szamponu co roku zużywają mieszkańcy Bar Barcelony. Mm -hmm. I to pewnie ma zastosowanie przy rekrutacji, nie wiem, sprzedawcy, marketingowcy, jakieś tam kreatywności i tak dalej. Programista też musi być kreatywny, ale do pewnych granic. I mm -hmm. Raz nawet na jednej rozmowie powiedziałem, że widziałem na Twitterze taką anegdotkę, że to jest taki eksperyment robiony i dostaje pracę ten, kto powie, a fuck it i wyjdzie z pokoju w tym momencie. Okej, okay, okej. Okay. No I ale to, i... to, to psycho psychologiczne eksperymenty, to tak powiem, tak. Ty... <laughs> testy na ludziach. <laughs> 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 Więc. Y Spotykałem się z takimi rzeczami, ale zwykle nie. Zwykle to po prostu były zadania programistyczne do rozwiązania. Mhm. I szczerze mówiąc, jakby coś było z fizyki czy z matematyki, to ja bym sam oblał to. Poległbyś. Tak, mhm. Robiłem to, co było wymagane na matematyce i na fizyce w, na uczelni, ale po pierwsze nic z tego nie pamiętam, po drugie ja to robiłem całkowicie na automacie, w ogóle bez zrozumienia. Mhm. I szczerze mówiąc, dopiero dwa lata temu mój sześć lat młodszy brat wytłumaczył mi, co to jest różniczka. A no właśnie, no właśnie, bo te różniczki też się nie Nieraz się przysłuchiwałem tego typu rozmową i powiem szczerze, gdybym ja się miał rekrutować, a trochę w życiu kodowałem też mm -hmm. w dawnych czasach, no, stricte jako pasjonat, bo nigdy jako programista nie pracowałem, ale gdybym przyszedł sam na taką rozmowę kwalifikacyjną, to wiem, że po prostu wyleciałbym stamtąd, mm -hmm. nie? Zupełnie wprost mówiąc. To, to pociągnę to pytanie. Jaki zestaw umiejętności, Twoim zdaniem, jest wymagany, albo czego taki potencjalny kandydat na junior dewelopera może się spodziewać na rozmowie kwalifikacyjnej? To bardzo zależy od firmy. firmy. Wiele mhm. firm zadaje standardowy zestaw pytań, który jeżeli idziemy na powiedzmy JavaScript dewelopera, to mogło zapytać o jakiś tam JavaScript, które wyciągnięte z tutoriala pierwszego, lepszego. Mhm. Ale moim zdaniem, znaczy w sumie nie chcę mówić, czego się można spodziewać, tylko mogę poradzić, czego się uczyć. Okay. Jeszcze lepiej? Jeżeli to naszych słuchaczy nie zanudzi, bo to dla części będzie totalna magia. Zakładamy, że słuchają nas ci, którzy również myślą o tej ścieżce kariery, więc jak najbardziej. Okej, okay, więc no pierwsza umiejętność, jaką trzeba posiąść od razu, to jest GIT. To jest mhm. oprogramowanie, które się nazywa GIT. g i t. to jest tak zwany system kontroli wersji. Mhm. Można rozumieć, że to jest taki kawałek oprogramowania, który nam robi ZIPy z datą. Która prawdopodobnie wie, wiele osób, jak robi sobie jakieś backupy, to coś takiego ma. Wersjonuje nam pisany kod tak jest. w dużym uproszczeniem. Mhm. Ja osobiście w tym oprogramowaniu otrzymam nawet normalnie prezentację w PowerPointie, ja po prostu uwielbiam to całkowicie. I to jest to oprogramowanie, którego się używa wszędzie, w każdym projekcie, niezależnie od technologii. Jeżeli taki junior developer już ma podstawy tego Gita opanowane, to to jest już wielki plus. Mhm. A Pozostałe umiejętności to właściwie już jest zależne mocno od technologii. I od konkretnej firmy i od jej konkretnych tak, wymagań. Tak, tak, tak. Jasne. Znaczy możemy się na chwilę zatrzymać przy tej matematyce, o której wspomniałem. Zatrzymajmy się. To jest częste pytanie, czy programista musi umieć matematykę? I no właśnie ja jestem przykładem na to, że nie musi. I mam właśnie bratę matematykę, o którym wspomniałem. I on się ze mną zawsze kłócił na ten temat, że jak to kurde, można nie musieć umieć matematyki będąc programistą, ale w końcu musiał polec i przyznał mi rację. Bo matematyka jest potrzebna, faktycznie, ale jak się na przykład programuje gry, no to się ułożyć jakieś modele 3D, to wtedy hmm. jest konieczne. Matematyka, znajomość, optymalizacja na tym poziomie. Rozmawiałem na przykład z programistą, który pracował przy Wiedźminie 3. I hmm. on mówił, że tam bez. Zaawansowanej matematyki, to w ogóle nie miałby czego szukać w tej firmie, która widzimy na robi, ponieważ tam trzeba robić jakieś sztuczki, triki, żeby faktycznie ta grafika ładnie wyglądała, żeby to się renderowało tak szybko, jak to jest wymagane przez gracza. Mhm. Więc tam. I no, w jakichś pracach naukowych, ale ogólnie jak, jako programiści to właściwie korzystamy z algorytmów, które już zostały przez kogoś zaimplementowane. Więc ta matematyka jest poskromiona, ujarzmiona, gdzieś tam zamknięta i my tylko jej używamy, nawet nie musząc rozumieć do końca, co to robi. Mhm. To... Z jednej strony tak, a z drugiej strony też no, pewnie taka znajomość tego, jak się podstawowe rzeczy robi, typu sortowanie czy coś tam, no w, mimo wszystko jest taką umiejętnością, która jest potrzebna. To powiem inaczej, warto to umieć, oczywiście, uh -huh. ale nie da się umieć wszystkiego. Uh -huh. Ja osobiście y, zainwestowałem swój czas w znajomość takich terminów jak testy jednostkowe, jak wzorce projektowe, jak ogólnie programowanie obiektowe, co to jest, więc skupiłem się też dużo na teorii programowania samej, uh -huh. świadomie rezygnując z matematyki, bo wiedziałem, że na Jasne. wszystko mi nie starczy czasu. Jasne. No to jakie porady mógłbyś dać takiej osobie, która przychodzi poza tym gitem? Które przychodzi na swoje pierwsze spotkanie, trzęsie jej się ręce wydaje się, że już dużo umie, jak ona się może do takiej rozmowy dobrze przygotować? Albo na co powinna zwrócić uwagę? Słowo przygotować jest to słowem klucz, bo mm -hmm. można sobie. Jakby scenariusz przebieg takiej rozmowy, można sobie w głowie bardzo łatwo ustalić. No, mm -hmm. O co mnie zapytają? No, zapytają, kim jestem, co chcę robić, co już zrobiłem. Jakie mam doświadczenie, co umiem, co wiem o firmie. To jest kilka takich pytań, które zawsze pada, więc warto. Przygotować sobie odpowiedzi na to, nawet na głos, przed lustrem, powiedzieć sobie to w domu, przed wyjściem. Mhm. Bo wtedy jak ma się jakiś taki flow podczas tej rozmowy i ten stres bardzo szybko mija. Git. <grymne> Dokładnie, git. <grymne> Dokładnie, Git. To, co niezmiernie istotne, to, żeby mieć e, jakieś projekty własne, którymi się można pochwalić. Bo mhm. Nauka programowania, tak jak wspomniałem, odbywa się poprzez programowanie, a w procesie programowania powstają projekty. I trzeba te projekty gdzieś w internecie umieścić, żeby ktoś mógł je sobie po prostu wejść i je poczytać. Obejrzeć, zrecenzować, tak. zastanowić się tak. i tak dalej. Dobra, superaśnie. To jeszcze chcę porozmawiać chwilę, bo mówiliśmy o tych dobrych stronach, o tym, jakie te zarobki fajne mogą być i tak dalej, jak, jak się rozwijać, jak te szczeble kariery wyglądają. Ale chciałbym też, żebyś powiedział o złych stronach życia programisty. O zagrożeniach, które czyhają na programistów? Wiem, że tam u ciebie też bywało nieciekawie, w momencie, kiedyś po prostu przeginał z tak. siedzeniem przy komputerze. Na co trzeba być przygotowanym? Albo na co trzeba zwracać uwagę, żeby gdzieś się w tym wszystkim nie zagubić. Najgorsze, to, na co można trafić, to zespół, projekt, firma, gdzie jest po prostu nudno. Bo mhm. mi się kiedyś wydawało, że to nie może być nudne, no a większość tej pracy to po prostu jest nudna i trzeba sobie jakoś ją urozmaicać, więc to jest, to jest najgorsze całkowicie. Ale bardzo złe jest również przegięcie w drugą stronę, czyli wejście w takie środowisko które napędza się bardzo mocno wzajemnie, to jest super, tylko po prostu Konkurencja. Młodzi... Mówisz o konkurencji? Nie, nawet nie konkurencja, raczej motywacja wzajemna. Motywacja pozytywna. Tak, mhm. czyli to, to nie jest spokojny zakaz bo stanowiskami, po prostu jest na przykład tekst ja dziś spałem tylko dwie godziny, bo kodowałem, a ty co? To trochę jest taka konkurencja. Znaczy wiesz, to jest taki w sensie, no... No co, ja zrobiłem, to ty nie potrafisz? Tak? tak, tylko że to nie nazywam tego powiedzmy wyścigiem szczurów, bo to nie, nie ma na celu jakichś awansów, raczej taka rywalizacja. 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 Mam dobre słowo. Tak. Mhm. I. W takim środowisko łatwo jest wpaść. Sam wśród moich kolegów miałem po prostu, po prostu byłem w takim środowisku. Teraz też mam kontakt z wieloma młodymi programistami i tak to życie po prostu wygląda. Uh -huh. No i to się może skończyć nieciekawie. Na przykład jak którejś nocy, tam trzecia, czwarta rano, nagle widzę, że coś jest klawiatura brudna się okazało, po prostu, że po tylu miesiącach spania po 2-3 godziny, się tylko kawą i Red Bullami i pizzą i jak najwięcej czasu spędzając, programując. Uh -huh. Zacząłem po prostu lecieć z nosa krew i ja wtedy nie wiem jak ja w szpitalu nie wylądowałem. Wtedy się położyłem, przespałem kilkanaście godzin bez przerwy i po prostu postanowiłem sobie, że nigdy więcej do takiego stanu się już nie doprowadzę. Mm -hmm. Ale to był lans. Do tego momentu, aż to się stało, to był lans, że ja nie śpię, że ja cały czas Cyborgiem programuję. Cyborgiem jesteś tak. po prostu, Byłem o tyle głupi, że chwaliłem się tym właśnie na blogu. Inni ludzie to czytali i też tak robili. I potem dostawałem historię, że ty słuchaj, ja też, tylko po trzy godziny śpię, bo ja cały czas programuję, no i jeszcze piona, piona. <laughs> I to się może skończyć bardzo źle. Jak zacząłem podnosić ten temat, właśnie z drugiej strony, pokazując, jakie to może być konsekwencje, zdaje się do mnie odzywać ludzie, którzy po prostu są chorzy z tego powodu. Mm -hmm. to kogoś na przykład zdiagnozowano raka i było powiedziane, że to mo mogło być przyczyną niewyspanie, przepracowanie, przemęczenie, złe odżywianie, za dużo kawy i tak dalej. Ktoś inny pisał, że. Wyra... Zaniechanie organizmu tak. po prostu. Mm -hmm. W wieku 30 lat. Mm -hmm. Ktoś inny wylądował w szpitalu, wyszedł z niego po kilku miesiącach, już też z przekręconym mózgiem, że już nigdy więcej czegoś takiego nie zrobi. Hobby. No, to właśnie z tego może się brać, z takiego przepracowania no mm -hmm. i z takiego pojmowania tej pasji, że jak jestem pasjonatem, to muszę rypać i skąd? 20 godzin na dobę, tak. No, mówiąc zupełnie wprost, wcale nie. Tak? To oczywiście, że nie, jak najbardziej. No jest, bardzo długo ja sam się uczyłem sztuki relaksu, bo ja przez lata tak. po prostu robiłem tylko to. I cokolwiek innego. Nawet jak z żoną ówczesną narzeczoną oglądamy filmy, to ja tylko myślę, kiedy to się skończy, bo ja marnuję czas. Mhm. Szedłem do kina, no to od razu było spanie, bo byłem tak zmęczony, że od razu zasypiałem i tylko światła gasły. Brałem książkę, po pięciu minutach po prostu myślałem, nie mogę czytać książki, bo jest tyle kodu do napisania. Bo za wolno to robię, tak? Tak. I ja się latami uczyłem, żeby w spokoju, bez telefonu obok obejrzeć po prostu film i czerpać z tego przyjemność. Albo przeczytać książkę, która nie jest jakąś dokumentacją, tylko normalna książka jak Duna, czy jak, kurde, Piękny Potop. Wziąć, poczytać sobie nawet przez godzinę, dwie czy cztery i nie myśleć o tym, że ja teraz marnuję czas. I jak przeszedłeś z tego punktu, mówię mentalnie, jak to pogodziłeś, że właśnie z tego punktu, że wszystko ci się wydaje, co nie jest programowaniem, wydaje ci się marnowaniem czasu, do tego miejsca, że potrafisz gdzieś tam to równoważyć? ogólnie miałem dużo bardzo refleksji na temat tego, że niby mam wszystko to, co chcę, to co chciałem, że jest i kasa, i rodzina, i mieszkanie, i fura, i w ogóle i praca fajna, a jakoś tak mi jest średnio. Nie masz radości z tego. Mhm. Mhm. Że miałem jakoś tak przeszło, nie wiem dlaczego. I właściwie no, miesiącami dumałem na ten temat. Mhm. Takim momentem kluczowym było też narodziny mojej córeczki, jak zrozumiałem, mhm. że nie chcę się obudzić za 15 lat, jak ona powie, i mi stówy na dyskotekę i ja nie będę wiedział, kto to do końca jest i musiałem już wtedy zacząć gospodarować tak tym czasem, żeby jednak mieć te kilka godzin dziennie, codziennie na spędzanie czasu z rodziną, co wcześniej było nie do pomyślenia. Miałeś jakieś, jakieś szczególne podejście? Znaczy w sensie wiesz, my jesteśmy, ja tak patrzę na, na siebie również, ja dokładnie mam taką samą sytuację. Ja wręcz cały czas szukam tego, nazwijmy to spokoju ducha poza mhm. pracą, tak? Czytaj ja jestem mocno dedykowany pracy hmm. i, i gdzieś, tam, gdzieś tam próbuję to w sobie przewalczyć, ale właśnie zastanawiam się, jak do tego podchodziłeś? Czy miałeś takie projektowe podejście do, do spędzania czasu z rodziną, że jakoś próbowałeś to sobie zaplanować, czy po prostu. Ok, wyłączam komputer o tej konkretnej godzinie i, i robię inne rzeczy. Hmm. Nie lubię takiego projektowego podejścia i nawet jak teraz zawodowo już działam poza programowaniem, to nie nazywam tych rzeczy projektami, a inicjatywami, mm -hmm. bo mi się projekt kojarzy. Znaczy, źle właśnie. się kojarzy. Tak, 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 okay, tak. Dobra, abstrahując od nomenklatury, nazwijmy to inicjatywą. <noise> Więc, mm -hmm. y starałem się coś takiego robić, po prostu, że pracuję od tej do tej i tyle. Potem mm -hmm. jestem dla rodziny, potem mm -hmm. jak chcę coś porobić wieczorem, to sobie robię wieczorem. Mm -hmm. I to też doprowadziło do mm, trochę paradoksalnych takich y, rzeczy prowadzących do wyczerpania, bo było tak, że ja przez ileś tam godzin dziennie pracowałem, potem właśnie było po południu z rodziną, ale potem i blog, i podcast, i przygotowanie konferencji, i szkoleń, i znów było tak, że... Przeładowany jeszcze... tak czy siak. Tak, tak. Mm -hmm. No i to wszystko doprowadziło do tego, że musiałem postanowić tak naprawdę co najmniej mi radości Sprawia w tym całym wachlarzu, no i padło na programowanie. I wyciąłeś. Tak, i wyciąłem. Półtora roku temu. Tak. I to bardzo. Y, to była trudna bardzo decyzja ze względów chociażby finansowych. Mm -hmm. I ogólnie postanowienie sobie, że nie wokół kasy się świat kręci, to mm -hmm. było dla mnie takie bardzo ważne i długo mi wchodziło to do głowy, mm -hmm. ale w końcu udało się jakby dojść do takiego wniosku. Zaakceptować. Tak. Mogę być czasem na minusie, nie muszę mieszkać w willi, mogę w bloku i niech wszyscy naokoło zarabiają po te 15 koła ci programiści. Ja wcale nie muszę. Mhm. Taką wolność się za to kupuję. Prawda, całkowita prawda. Powiedz mi jeszcze tak, skoro jesteśmy już przy Kasie, na ile powszechne jest wśród deweloperów, którzy zarabiają niemałe pieniądze, takie zjawisko nazwijmy to zachuśnięcia się pieniędzmi. Jeśli jest ktoś, coś takiego w ogóle, ta, czy nie? Jeśli ktoś trafi do tej grupy, no, tak jak mówiłem, są różne grupy, można zarabiać tak. 2000, a można zarabiać 20. Jeśli trafi się do tej grupy, która zarabia więcej, to jest całkowicie. No, są ludzie bardzo nieprzygotowani do tego, że nagle obracają, powiedzmy, kwotami większymi niż ich rodziców, pędząc je razem wzięte. Uh -huh, uh -huh. I no, wtedy twoja książka przychodzi na ratunek, czyli finansowy ninja. I ona mi samemu w tym roku otworzyła oczy uh -huh. i polecam ją po prostu każdemu, szczególnie, właśnie programistom. Tak, więc. Mission accomplished i dobra robota naprawdę, bo kiedyś pracowałem z programistą nieco młodszym ode mnie i wiedziałem, że on zarabia mniej więcej tyle samo co ja. No i on tak mnie pyta pewnego razu, czy, ty, czy już tobie pensja na konto wpłynęła. Mówię, że nawet w sumie nie wiem, a co. On mówi, no bo ja na ZUS nie mam. Mówię, jak to stary, no to zarabiałem mniej więcej tyle samo, ja mam kredyt, kurde, rodzinę. Ty po prostu sobie jesteś takim wolnym solo. elektronem solo i, i ty nie masz tysiąca na ZUS jak zarabiając, nie wiem, sześć czy osiem. Mówię, no jakoś tak nie mam. Więc co ty robisz z tym kasu? No chyba w sumie się będę musiał zastanowić. Nie wiem. Tak. I po prostu masakra, więc tak. Są, są, niestety, takie sytuacje. Też pytam cię nie bez powodu, bo otrzymuję takie głosy od, od osób, które zarabiają naprawdę świetne pieniądze, takich których mogę powiedzieć, ja przez długi okres długi czas w moim życiu po prostu nie zarabiałem. Hmm. Jednocześnie nie mają z czego odłożyć, tak. a wręcz mają długi. Nie? To jest takie też często zgubne bardzo myślenie. Ktoś myśli, że idzie do pierwszej pracy, dostaje 8 tysięcy, no to za 10 lat będzie zarabiał 80. Tak. No właśnie nie, bo tak. jak masz teraz 8, no to po prostu szybciej do, do tego sufitu dojdziesz. I Dokładnie. gdzieś ta granica górna jest i ona jest bliżej niż ci się wydaje. Uh -huh, uh -huh. No to jest bardzo cenna wskazówka, rzeczywiście. Porozmawiamy jeszcze o plusach. Jakbyś tak miał podsumować, plusy wynikające z pracy programisty. Programowanie jest piękne po prostu. Powstaje coś z niczego. Można te bezduszne maszyny okiełznać im tam nałożyć homonto i one robią to, co my im każemy. <grystanie> po prostu to może być faktycznie hobby i pasja. I to jest, jeśli się nie przesadza, to to jest marzenie chyba wielu osób, żeby robić to, co się kocha, mieć z tego niezłą kasę i satysfakcję, więc zdecydowanie polecam. Ja sam bardzo żałuję, że mi to się przejadło i wiem, że tam było dużo błędów moich po drodze. Mhm. No to jest na pewno ścieżka, która może dać bardzo wiele satysfakcji. Czułeś jako programista odpowiedzialność za to, co tworzysz, ale nie w tym sensie, że za wywiązanie się z zadania, tylko to, że na przykład no, błędy w twoim kodzie a, mogą, no tak grunolotnie powiem, ale mogą decydować o czymś życiu. No właśnie nie. I, i, I takiej odpowiedzialności nie czułem i to był trochę problem, bo ja brałem udział w projektach. Tak Myślałem też o tym dużo. Co się stanie, jak ja przestanę programować? Mm -hmm. No pewnie nic. No, przestałem mm -hmm. no i nic się nie stało. Więc, mm -hmm. to, więc to nie jest tak, że pracowałem przy projektach, które decydowały o jakichś ważnych rzeczach, albo które naprawiały nie Nie softwaru software'u przykład do samochodów? Albo... No na przykład. No, a... Robiłem na przykład software, którego sam nie nienawidziłem, jego działania, bo robiłem call center, czyli jak okay. ktoś dzwoni do mnie i mi wciska nową kartę kredytową o 8 rano w niedzielę, no to może używa mojego systemu <laughs> do, do tego. Może mu pomogę w tym, <laughs> tak. Może mu w tym pomogę, tak. Niestety taki mój był kluczowy projekt. Projekt. Jeśli chodzi o odpowiedzialność, to w ogóle jest ciężko z tym, bo mi się wydaje, że jest tak, teraz żyjemy w takim dzikim zachodzie, jeśli chodzi o programowanie. Bo ta branża ona ewoluuje cały czas, ale tak naprawdę ona się dość niedawno narodziła. Mm -hmm. I ta odpowiedzialność no i na razie nie ma. Zdarzają tak. się już rzeczy takie, że leci rakieta warta miliony dolarów i nagle ona spada mm -hmm. od błędów w sterowniku mm -hmm. albo jedzie samochód marki pewnej. I można podjechać obok i zahamować lewy przedni hamulec za pomocą telefonu komórkowego, bo jest luka w bezpieczeństwie w oprogramowaniu w tym samochodzie. Y -hmm. no I to są straszne rzeczy. Tylko, czy jakiś programista za to poleciał? No pewnie nie, bo on pewnie już i tak pracuje gdzie indziej. Y -hmm. I ja jestem zdanie, że dojdzie tutaj jeszcze do jakichś regulacji. I to nie jest tylko moje zdanie, są takie po prostu przewidywania w branży. Mm -hmm. Tylko potrzebna jest jakaś wielka tragedia, która wyniknie z powodu błędów w programowaniu. Tak, tak. Jakiegoś takiego rażącego zaniechania, tak. nazwijmy to, nie? Bo to. Nawet zresztą w Polsce pewnie wiele osób pamięta 2014 rok i wybory samorządowe, kiedy software do zliczania głosów sparaliżował państwo tak. polskie. Tak, i przez długi czas czekaliśmy na wyniki wyborów i nie było do końca wiadomo nadal, czy są wiarygodne, nie? Mm -hmm. Dokładnie. No, 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 tylko no. też warto podkreślić, że to akurat ja wtedy pisałem na ten temat, próbowałem się z osobą odpowiedzialną, za ten projekt skontaktować i niestety mi się nie udało. To nie była wina programisty, a raczej programistki, która to pisała. To, mhm. to była wina po prostu jakiegoś kretyna, który zlecił tak ważny projekt osobie niedoświadczonej. Tak, tak. tak. Więc ta no, odpowiedzialność jest łańcuch, w łańcuchu. Tak. gdzieś tam, który odpowiada za. No, trudno jest wskazać jednego winnego. W, tak. Na pewno to... tym jedynym winnym nie będzie programista, który na końcu coś tam robi. Mhm. Ale z drugiej strony taka totalnie zerowa odpowiedzialność też nie jest wskazana. Mhm. Kiedyś spotkałem się z przypadkiem, akurat to było u mnie w pracy, gdzie programista nieopatrznie skasował 30 tysięcy skrzynek mailowych u bardzo dużego klienta, więc ta firma. Mm. Ogromna korporacja, po jakby stanęła na kilka godzin, no bo się ludzie nie mogli porozumieć ze sobą. Mm -hmm. No i mówimy, stary, co się stało. O, no a ona to, że to nie moja wina, bo to tester powinien wychwycić. No to jest przerzucanie piłki i odpowiedzialności tak. na drugą stronę. A właśnie takie dobre praktyki z życia programistów, czy uważasz, że programista zawsze po powinien poprawiać swoje błędy, czy, czy nie? Bo wiesz, na przykład, ok, błędy są wyłapywane, nie? Na przykład, załóżmy, że ten tester wyłapał te błędy, tak? Kto te błędy poprawia? Koledzy z zespołu, ktoś inny, czy to ten, który, w którego fragmencie kodu ten błąd się znalazł? To zwykle to jest odpowiedzialność po prostu zespołowa, bo mm -hmm. często jest tak, że programista coś tam napisze, co gdzieś tam pójdzie do testów, na przykład to wróci dopiero po jakimś czasie. Mm -hmm. I programista mm -hmm. robi już coś innego. To... I tak się odkleił myślowo, nie? Tak Od tego więc, fragmentu więc to kodu. nie ma, czy, zwykle nie ma jakieś tam wytykanie, że oto ty zepsułeś, więc ty naprawiasz. Po prostu ktoś inny bierze to i to naprawia. Mm -hmm. I to jest właśnie mm -hmm. też fajne, w, jak pytałaś te plusy w pracy w branży, Zwykle ludzie są naprawdę świetni. I tak. atmosfera jest fajna w zespołach. Tak. I nie ma właśnie takiego wyścigu szczurów, nawet jeżeli jest to jakaś korporacja, która jest często kojarzona z takimi zjawiskami, to wśród programistów tego po prostu nie ma. Mm -hmm. bo, bo my myślimy trochę innymi kategoriami może. Mm -hmm. tak bardziej zero-jedynkowo, i tak w sumie widzimy, że to nie tylko na tych literkach, na wizytówce się świat kończy. Jasne, jasne. Um, jeszcze jedną rzecz się chciałem zapytać o takie podstawowe błędy i grzechy programistów w sensie co, co jest taką przywarą trochę zawodową tej kasty <grydy> kasty w Polsce bo w innych ta branża jest o tyle dziwna jednocześnie piękna, że ona w każdym kraju wygląda trochę inaczej. Ja wiem, że moje doświadczenia z Polski nie mają w ogóle przełożenia powiedzmy na Zachodzie, okej, okay. ale w Polsce takim głównym grzechem jest Bym powiedział brak lojalności, mm -hmm. czyli jednak, mimo wszystko. Y Pogoń albo za jakimś multisportem, albo za gazą, To też to różnie. Z benefitami, tak. tak to mhm. różnie to wygląda, w, znowu w zależności od tego, o jakim mieście rozmawiamy, ale bym powiedział, że taki brak właśnie odpowiedzialności za własną pracę i brak lojalności względem firmy. Mhm. Oczywiście firma na pewno chce wycisnąć maksa z programistów, no bo, no nie bo na tym polega biznes. Tak, wszystkim po prostu mhm. no, na tym polega biznes, żeby dostać więcej niż, niż się płaci. Mhm. Ale z drugiej strony programiści czasami przeginają, jak zdarza mi się słyszeć historie o zachowaniach programistów. O porzucaniu, powiedzmy, tonącego okrętu, jakichś ludzi w potrzebie projektów, zespołów, to to jest słabe. Słabe. No. E, no, poniekąd to trochę wynika też z tego ssania na programistów i to, że tak łatwo im znaleźć nową pracę. Nie? A... Tak, to akurat jest wielka patologia, moim zdaniem, i to się i tak niedługo raczej skończy. Myślisz? Co, że to już widać, bo teraz programista, powiedzmy, z moim doświadczeniem, tam kilkunastoletnim, to prawdopodobnie ofert bym miał bardzo wiele, mhm. ale też warto te oferty, które taki programista myśli, że on je dostaje, to mhm. warto je wziąć i przeczytać i zobaczyć, co tam jest oferowane. I się okazuje, że po odsianiu starych technologii, projektów sprzed 10 lat, rzeczy Jakichś projektów wymagających, powiedzmy, wylotów na dwa tygodnie, co dwa tygodnie, I się okazuje, że tych ofert wcale tak dużo nie ma. Mhm. Że kasa jest fajna, mhm. ale nie bez powodu. Mhm. Tylko to jest coś, czego nikt nie chce robić bardzo często. Bo coraz trudniej znaleźć profesjonalistów w zawodzie po prostu, tak. Mhm. A ci profesjonaliści mają problem ze znalezieniem rozwijających dalej projektów, bo no, ta branża jednak trochę już istnieje mhm. i zostało. Tak kolokwialnie mówiąc, napisane tyle syfu, z którym trzeba sobie jednak radzić. Ktoś Radzi. musi to naprawiać, ktoś to musi utrzymywać. No i, no, no i kto? Taki Tych ambitnych rzeczy zostają mniej po prostu. Tak. Mhm. Taki junior developer nie wejdzie do systemu bankowego i nie zacznie go tam poprawiać i utrzymywać. Po prostu on tam ni niczego nie zrozumie. Więc to muszą, muszą robić ludzie z doświadczeniem dużym. Mhm. I taki człowiek w takiej pracy jest duża szansa, że nie odnajdzie odpowiedzi na swoje potrzeby, typu ambitny projekt i ciekawe wyzwania. Kurczę. Ciekawe to jest wszystko, ci, ciekawe to jest. <grymne> Powiedz Maciek o, 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 o swojej książce, bo napisałeś książkę Zawód Programista, tak. świeżutką książkę. Czytałem, bardzo mi się podoba i to czytałem jako, czytałem jako osoba, która z programistami przez 10 lat miała bardzo dużo do czynienia, bo ja byłem. Y i project managerem, później business development managerem, dyrektorem, i generalnie pracowałem bezpośrednio z klientami, ale przynosiłem projekty do firmy, które były realizowane przez zespoły programistyczne, z którymi bardzo blisko współpracowałem. Mhm. Czyli to byłeś e... ten pan na górze? Tak, ja byłem ten pan na górze, ale z, ze względu na to, że ja zawsze siedziałem głęboko w technologii i to zarówno od strony utrzymaniowej, w zasadzie bardziej utrzymaniowej początkowo. Jak i od strony programistycznej, również czytaj, zawsze nadzorowałem tego typu projekty. Mm -hmm. To no, mam taki można powiedzieć ciekawy zestaw doświadczeń, który pozwalał mi rozumieć, co programiści robią. Nie? Czyli wiesz tam, spotkania z, z programistami mm, gdzieś tam odprawy nazwijmy to, Aha. mówiąc w języku normalnych ludzi. Nie? <ścoughs> to było coś takiego, w czym uczestniczyłem, jako po prostu osoba, która coś tam potrafiła też wnieść. Nie? I no, ten zestaw doświadczeń jest ciekawy o tyle. Że pracowałem i ze starszymi programistami, i z młodszymi. I także w sytuacji, kiedy zespoł, zespoły młodszy i starsze ze sobą poniekąd konkurowały, tak? Tworzyły w różnych technologiach, ale przez to też taki fajny melanchol się mhm. w firmie dział, że jedni rywalizowali trochę z drugimi. I wiadomo, że to tak jest, że w no, zależności od projektu, do różnych tych, z, z tych zespołów, różne rzeczy trafiały. Bo tak? no to specyfika projektu jednak to determinowała, ale widzę, jakby czytając Twoją książkę, że to jest książka bardzo wartościowa dla właśnie osób, które przez tą ścieżkę kariery programisty chcą przejść, i też jakby, no, pokazujesz ścieżkę w zasadzie od juniora aż do tego modelu, w którym Ty pracowałeś, czyli do freelancera. Niekoniecznie tak. nawet na, na, na etacie, ale to teraz, swoimi słowami. Powiedz, dla kogo jest ta książka i jakie problemy próbowałeś nią zaadresować? Czy właściwie chciałem zebrać całe swoje doświadczenie do kilkunastoletnie zawodowe i po prostu streścić je na tych niecałych 300 stronach książki. Bo od 10 właściwie lat, tak jak mówiliśmy, i prowadzę i blog, i podcast, tak. i vlog na YouTubie i to wszystko po prostu chciałem ubrać w książkę. To jest taki mój, powiedzmy, manifest, takie podsumowanie dekady działalności. Tam zawiera się oprócz takich porad praktycznych, także bardzo dużo kwestii, takich, o których rozmawialiśmy teraz, jak lojalność, jak jakaś moralność, jak etyka, mhm. bo bardzo mi zależy na tym, żeby ta branża nie podążała w taką stronę, w jaką trochę powoli skręca. Mhm. Mhm. I ja wiem, że moje argumenty docierają do ludzi, bo za pomocą różnych kanałów po prostu ludzie mi piszą, na przykład, że słuchaj, po przeczytaniu twojego tekstu, właśnie miałem iść się zwalniać z roboty, ale ja jednak przemyślę to jeszcze, mhm. bo jakiś nowy punkt widzenia się pojawia. Więc bym powiedział, że najwięcej z tej wartości, prawdopodobnie najwięcej wartości tej książki otrzymają ludzie, którzy są na początku ścieżki albo myślą w ogóle o tym, mhm. bo wtedy siło rzeczy najwięcej, jak rozdziałów jest skierowanych do nich, ale osoby, które przechodzą przez tą ścieżkę już są na niej, także starają się, żeby wartość tam znalazły. Jasne. I ja tę książkę rozesłałem do kilkunastu osób na różnych poziomach doświadczenia, właśnie po to, żeby zebrać feedback. Mm -hmm. Mam koleżankę ode mnie starszą o dwa lata, która pracowała i w Microsoftie, i, i, i w Londynie siedziała i bardzo wiele różnych ma doświadczeń. Mm -hmm. No i dużo krytycznych uwag od niej otrzymałem, ale także otrzymałem uwagi, że ona nawet ze swoim doświadczeniem także znajduje tam wartość. Mm -hmm. W takich rzeczach jak chociażby przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej albo do napisania CV, tak, żeby ono było dobre. Mm -hmm. Starałem się, żeby ci młodsi programiści po prostu wzięli to jako taki, można powiedzieć, trochę podręcznik i żeby podążali swoją ścieżką, ale nie dając się zapędzić w kość róg z jednej strony firmom, a z drugiej strony, żeby nie, nie, nie dać się zapędzić w róg tym pasjonatom, którzy będą wymagać od nich nie wiadomo czego. A żeby ci tak zwani seniorzy, czyli ci no, w mojej pozycji albo starsi, jakby żeby zrozumieli, z czym się zmagają te osoby młodsze. Gdzie książkę można znaleźć? Książkę można znaleźć na zawodprogramista.pl. Mm -hmm. Nieważne, czy się napiszę z kreską, czy bez, czy polskiej litery, czy bez, kupiłem wszystkie domeny. <laughs> wszystkie domeny. Tak. I to z kosztowało fajnie. ci, powiem, masę, bo one już były czyjeś. <laughs> o, kurczę. Ale tak, zawodprogramista.pl, zachęcam. I mi się wydaje, że starałem się i właściwie z czystym sumieniem mogę to powiedzieć, że ta książka będzie interesująca tylko dla osób, które w ogóle po prostu które mają gdzieś świat IT. O tak. A tak. nie chcą niczego o nim się dowiedzieć. Jasne. Ja ze swojej strony tylko dodam, bo tego nie powiedziałeś, ale polecam przeczytanie tej książki wszystkim osobom, które z programistami pracują, żeby trochę też zrozumiały specyfikę. Że to nie jest taki zawód, który to jest trochę taki zawód, jak lekarz, jak prawnik właśnie, że bardzo dużo energii trzeba włożyć w to, żeby być cały czas na bieżąco. I nie można traktować na pewno programisty w taki sposób, jak po prostu wyrobnika, który gdzieś tam jakąś pracę wykona i tyle. To nie jest praca od do. Tu trzeba naprawdę sporo energii życiowej włożyć w to, żeby być dobrym. Tak. I to, że programiści tak dużo zarabiają, to też wynika z tego, że właśnie ten skill jest wymagany od tych. Dobrych, nie? więc, żeby trochę zrozumieć programistów, to myślę, że ta książka też jest fajną, fajną lekturą dla takich osób, które z programistami gdzieś tam mają do czynienia i uważają, że na przykład to są ludzie, którzy mają muchy w nosie wysokiego i tak dalej. To niekoniecznie wcale tak musi wyglądać, albo to, że tak mają, wcale nie musi być nieuzasadnione, bo to też, też jest i myślę, że to jest taka wartość jeszcze z tego. Wiem, że wydawałeś sam. Tak jest. Dlaczego wydawałeś sam, a nie z wydawcą tradycyjnym? Bo, Bo to ty też takie... zrobiłeś. <laughs> to jest bardzo <laughs> dobra odpowiedź, ale... <laughs> Jakby rozwiń, rozwiń. Znaczy, tak naprawdę, że taka książka powstanie, to ja wiedziałem właściwie od, nie, od, od pięciu lat. Mhm. I wiedziałem, że w końcu coś takiego będę musiał zrobić. No i w tym roku postanowiłem, że to jest ten czas. Mhm. A dlaczego w, taki, w takim modelu ja przez lata byłem właściwie w kontakcie z wydawnictwami, przy, przez tą moją aktywność wydawnictwa różne do mnie się odzywały, więc ja wiedziałem ile, już tak mówiąc po prostu zwyczajnie, ile pieniędzy u mnie zostanie. I się uh -huh. okazało, że właściwie nic. Uh -huh. A mam. Taką zasadę, którą staram się kierować to w każdym aspekcie życia, że robię coś albo za darmo, albo za dobrą kasę. Tak. No i z wydawnictwem byłoby tak pomiędzy, za blisko tego za darmo. <śmiech> <śmiech> za, za blisko tego tak, za darmo. Więc bym jakby... miał to robić z wydawnictwem, to bym po prostu to wydał sam, zrzucił do PDF, a prosto z Worda i rozdawał. Mhm. A że fajnie jednak jakoś być docenionym, to, no to robię to. Po prostu. Sam. Chcę mieć pełną kontrolę nad wszystkim. Nad tym, jak wygląda okładka, nad tym, ile to będzie kosztowało, gdzie to będzie można kupić. I bardzo wiele od, o, od, od ciebie czerpałem, bardzo wiele inspiracji, więc wielkie podziękowania z mojej strony, bo gdyby nie Przyjęte. Twoje przejścia, to, 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 to ta książka by się nie pojawiła. Przyjęte i bardzo się cieszę, że, że są kolejne osoby. Już nie mówię tylko o Tobie, tylko że są kolejni autorzy, którzy idą tą ścieżką, bo rzeczywiście pokazujecie wszyscy. Że to jest możliwe, że to nie jest tam tylko przypadkowy sukces szafrańskiego, tylko po prostu rzeczywiście można samodzielnie wydać książkę, można dotrzeć do ludzi, można zapewnić jej sprzedaż i jeszcze dodatkowo na tym zarobić. A to jest w sumie, myślę, że w przypadku twórców. To jest pieruńsko ważne, żeby twórca był wynagradzany za swoją pracę, bo to, to, czy jest wynagradzany, czy nie, determinuje, czy on będzie tworzył więcej, czy nie. Po prostu, tak? tak? Więc jakby gratulacje jeszcze Super, raz. Dziękuję. Mam nadzieję, że się będzie <laughs> dobrze sprzedawała. Wiem, że sprzedaż już jest czterocyfrowa, więc tak, tak, tak. bardzo dobrze. Pomimo, że trwa przed sprzedaż, tak? Tak. Do kiedy trwa przedsprzedaż? przedsprzedaż trwa do końca października. Okej, okay, dobrze, super. Podcast ukaże się jeszcze przed końcem sprzedaży, także macie szansę skorzystać z, z tego, że ta, że ta przedsprzedaż jeszcze trwa, i tam jakieś frukty są w ramach niej oferowane. Tak. Powiedz macie jeszcze, gdzie można znaleźć więcej informacji o tobie, wszystkie adresy, um, jeżeli ktoś by chciał dotrzeć na Twój blog, gdzie to no, powinien takie... wpisać. Centrum mojego imperium to jest devstyle.pl, mm -hmm. dev jak DF i style jak lifestyle. Mm -hmm. Dopiero szczerze mówiąc, po 7 latach prowadzenia bloga wpadłem na wytłumaczenie nazwy, bo to wcześniej było macieanisrowicz.com mm -hmm. i tak nie wiedziałem, co tam stawić i tak wstało devstyle, więc, więc właśnie tam. Super, ale to też jest ciekawe, bo to jest taka droga migracji z imienia, nazwiska na nazwę inną, nie? Tak. A jak popatrzymy na blogosferę, to ludzie często migrują z nazwy innej na imię, nazwisko, więc jakby. Totalnie znaczy nie, nie, nie czułem się, właściwie nigdy dalej się nie czuję częścią tak zwanej blogosfery. Wiem. Właściwie można powiedzieć, że tworzę własną. Robisz swoje, dokładnie. Tak. I ogólnie blogów programistycznych jest w Polsce cała masa, ale tak, żeby wejść... No próbowałem nawet czasami się zgłosić na jakąś konferencję blogerską z wystąpieniem, mm -hmm. bo w taką mam zasadę, że jeżdżę na konferencję z wystąpieniem, a nie jako widz, bo mm -hmm. nie mam czasu na jeżdżenie jako widz, ale jakoś proponowane przeze mnie tematy nie przyjmą. Nie chwytały. Nie bardzo tak. W sumie też nie płaczę z tego powodu, choćby być może jeszcze kiedyś będę miał coś ciekawszego do opowiedzenia, może właśnie na temat chociażby książki czy coś takiego. Super. Dzięki wielkie za rozmowę, Maciek. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki.